Po raz kolejny w gminie Szumowo odbyły się wyścigi kolarskie dla amatorów w ramach zawodów Masters Cup dookoła Mazowsza. W pierwszym wyścigu kolarze jeździli na trasie o długości jednej rundy 8,7 km. Paproć duża, paproć mała, srebrna, paproć duża. Start i meta usytuowane były przy remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej. Wyścig podzielony był na trzy kategorie: M20, M30, M40, M50 oraz M60. W kategorii M30 zwyciężył Adam Ważny, uzyskując czas 1 godziny 7 minut i 14 sekund. W grupie M40 z takim samym czasem pierwsze miejsce zajął Tomasz Czyszkowski. Natomiast w kategorii M60 wygrał Marian Czarnacki. W grupie M50 najszybciej do mety dojechał Leszek Skonieczny z czasem 1 godziny 7 minut i 14 sekund. 3 sekundy za nim był Lechosław Michalak. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef obrony cywilnej kraju. Czwarte miejsce wywalczył Henryk Harucki, właściciel firmy Harfa Harrison, znakomity kolarz, zwycięzca wyścigu dookoła Polski w 1979 roku, urodzony w Paproci Dużej, pomysłodawca i sponsor sobotnich wyścigów. Ponadto nagrody specjalne od sponsora imprezy Henryka Haruckiego otrzymali generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz Andrzej Pskiet, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Paproci Dużej. Drugi wyścig rozegrany został na trasie o długości jednej rundy 10 km. Szumowo, Radwany, Zaręby, Szumowo. Start i meta usytuowane były przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Wyścig ten również odbywał się w trzech kategoriach, podobnie jak wcześniejszy w Paproci Dużej. Tym razem zawodnicy mieli do przejechania 4 okrążenia, łącznie 40 km. Dla większości kolarzy był to kolejny wyścig tego dnia.
Najszybszy na mecie w kategorii M60 był Jan Rokicki, natomiast M60A Marian Czarnacki. W grupie M50A zwyciężył Kazimierz Czarkowski. Lechosław Michalak zajął pierwsze miejsce na podium w kategorii M50B. Tuż za nim do mety dojechał Leszek Skonieczny. Trzecie miejsce w tej grupie wywalczył Henryk Harucki. W kategorii M30 zwyciężył Adam Ważny. Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach puchary i nagrody rzeczowe wręczyli Marek Komorowski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, prezes zarządu oddziału powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Robert Rosiak, sekretarz gminy Szumowo.